Dla dziecka jest bardzo ważne partycypowanie w tradycji dorosłych. I miejscem, gdzie to może zrobić, jest na przykład plac zabaw. Tam nie tylko dziecko się bawi, ono się tam bawi, ta zabawa, jeszcze będę mówił, jest bardzo ważna, ale ona przede wszystkim się tam uczy. I my uczymy się głównie drogą naśladowania. Ja do moich studentów mówię jedną rzecz. Naśladuj mnie, kopiuj mnie, zrzynaj tak długo, jak się da. I w momencie, kiedy stwierdzisz, że już mnie całkowicie wycisnąłeś, jestem dla ciebie nieprzydatny, dopiero wtedy zacznij myśleć twórczo. Jeżeli to są na przykład młodzi koledzy i kolega do mnie mówi, nie Macie, ja cię w ogóle nie będę słuchał, ja od razu będę kreatywny, ja od razu będę, bo jestem w dziale Research and Development, od razu będę myślał na swój własny rachunek. Odpowiadam, duży błąd. Duży błąd. Czyli przede wszystkim masz maksymalnie kopiować innych.